Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wielczu-Laskowicach w dniu 3 marca obchodziła 25-lecie utworzenia. Z uroczystością tą zbiegło się również otwarcie przy niej ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. No, okazja jest taka podwójna, ponieważ otwieramy ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Przy poradni w Wielczu są to nowo oddane pomieszczenia, które będą służyć dzieciom niepełnosprawnym. Ale okazja ta zbiega się z naszym jubileuszem. To jest jubileusz 25-lecia pracy poradni na terenie Jelcza-Laskowic. Dzisiaj nasza poradnia rozszerza swoją działalność o pracę z małym, niepełnosprawnym dzieckiem. Tych dzieci, które już jutro rozpoczną pierwsze zajęcia w tych pomieszczeniach, jest w tej chwili 20. I będą otrzymywały pomoc w postaci terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacji. Rodzice tych dzieci, którzy odwiedzili nas wcześniej, gdy robiłam organizacyjne spotkanie, są bardzo, bardzo zadowoleni, ponieważ będą mogli mieć tą pomoc na miejscu. To chyba jest najważniejsze i myślę, że dla nich duży, duży plus. Sprzęt komputerowy, który mamy, jest sprzętem wysokospecjalizacyjnym, jest program Logopedia, najnowocześniejszy program. Mamy też program rozwijania dzieci zaburzonych, tak zwane wczesna stymulacja rozwoju. To jest gabinet Logopedii. Uchyliłam troszkę szafki, w której już coś mamy. Jakieś materiały, które starałam się zakupić. Pieniądze. Wielu mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice korzystało z usług Ośrodka Wczesnego Wspomagania w Oławie. I wiązało się to z różnymi trudnościami, które musieli pokonać, no bo to jest dojazd, to jest czas, to są kolejki, bo przecież tych dzieci jest dużo. Więc myślę, że teraz tutaj będą mieli po prostu łatwiej. A też myślę, inne osoby, które być może z różnych powodów, różnych trudności nie mogły, bądź też miały jakieś inne przeszkody w tym, żeby korzystać z usług poradni w Oławie, będą mogły skorzystać z tego wszystkich. Także jeszcze raz gratuluję. I na pamiątkę tego dzisiejszego spotkania chcieliśmy przekazać tutaj taki skromny prezent, który będzie jednym z elementów wykorzystywanych. Tak, konik rehabilitacyjny do terapii integracji sensoryczno-motorycznej małego dziecka. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, gratuluję pani dyrektor tego jubileuszu i tego dzisiejszego otwarcia. Myślę, że współpraca również z samorządem w Wielczu-Laskowicach będzie dla poradni owocna, tak jak do tej pory, że będzie pani pamiętała o tym, że drzwi naszego urzędu, mojego gabinetu są otwarte i zawsze można przyjść z problemem, oby było jak najmniej, ale jeżeli się pojawią, to żeby przyjść i my na pewno pomożemy ten problem rozwiązać, tak żeby czynić z tego miejsca, naszej miejscowości, naszej wspólnoty coraz lepsze miejsce do życia, również dla beneficjentów pani poradni. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję ślicznie. Dodam jeszcze, że dzieci, które będą objęte pomocą, to są dzieci od urodzenia. To takie dosyć dziwne, bo kiedyś poradnia zajmowała się problemami edukacyjnymi. Dzisiaj poradnie rozszerzają swoją działalność, nawet nie ze względu na wczesne wspomaganie, ale przychodzą do nas coraz bardziej świadomi i coraz bardziej widzący potrzebę stymulacji rodzice małych dzieci. Nasi klienci to dzisiaj często 2-3-latkowie, którzy wymagają diagnozy, którzy potrzebują stymulacji dodatkowej z racji na to, że rzeczywiście ilość niepełnosprawności różnego typu, nie w tym rozumieniu naszym, potocznym, ale po prostu opóźnień rozwojowych różnego typu jest coraz więcej. W związku z tym od lat nasza liczba dzieci, które przyjmujemy w poradni po całości, nie zmniejsza się. Zwykle jest to liczba taka, którą my jesteśmy w stanie naszymi skromnymi siłami 5 osób, 5 etatów objąć. Średnio jest to 500 dzieci rocznie. Dosyć taka liczba, myślę,
Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni goście obejrzeli wyremontowane i przygotowane w nowoczesny sprzęt pomieszczenia na potrzeby ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.